Cierpliwość pilskich kibiców co roku była wystawiana na ciężką próbę. Przeciągające się negocjacje dotyczące dzierżawy stadionu wracały każdej zimy jak bumerang. Tym razem było jednak inaczej, bo jak zapowiadają władze miasta, relacje z Polonią mają ulec znacznej zmianie. Zmieniamy formułę współpracy, będziemy dużo bliżej z klubem współpracować. Chcielibyśmy, by te tłumy, które przychodzą na stadion, miały również pewność, że klub funkcjonuje spokojnie, stabilnie. Na szczegóły, w tym kwotę tegorocznej dotacji, trzeba jednak poczekać do 7 lutego. W jednej z pilskich restauracji ma się wtedy odbyć specjalne spotkanie biznesowe, na którym klub i miasto przedstawią konkrety dotyczące współpracy. Wiadomo, że stadion czekają zmiany, właśnie kończy się remont szatni. Planowana jest także wymiana ogrodzenia na obiekcie, poszerzenie pasa bezpieczeństwa oraz zakup nowego pulpitu sterowniczego. Dzięki temu nie będzie więcej problemów z taśmą startową. Obniżona została kwota za dzierżawę obiektu. Teraz będzie to 10 tysięcy złotych. Tak jak w latach poprzednich, ta opłata stadionowa z roku na rok maleje i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Kolejne, myślę, wiadomości, które podamy w najbliższym tygodniu, na najbliższym spotkaniu, będą jak najbardziej pozytywne dla wszystkich kibiców, żeby atmosferę uspokoić i spokojnie przygotowywać się do najbliższych zawodów. Czyli finału Złotego Kasku. Najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o to prestiżowe trofeum 31 marca na stadionie właśnie przy ulicy Bydgoskiej.